Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Takiej modlitwy nas uczy Chrystus, Syn Boży. I nas, przybrane dzieci Boże, uczy, jak być synami. Nasze życie ma być skoncentrowane na Bogu, na Ojcu. Obraz Ojca. Trzeba ten obraz dobrze rozumieć. Przecież to nie jest Ojciec na wzór Ojca ziemskiego. Tak, ojcowie ziemscy są jakimś obrazem Boga Ojca. Ale ten Bóg Ojciec nie jest przecież mężczyzną. Nie jest przecież człowiekiem. Jest tym duchem stwarzającym świat i tym, który zainwestował w człowieka, stwarzając go, a gdy człowiek zgrzeszył, dając mu szansę jeszcze zbawienia. Ku Bogu mają się kierować nasze wszystkie drogi. I trzeba, żebyśmy patrzyli na Trójcę Świętą właśnie w tej wspólnocie osób. Tam nie ma rozdźwięku. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. To jest obowiązujące w Trójcy Świętej. Nie ma trzech boskich osób, ale jest jeden Bóg w Trójcy Świętej. Te osoby boskie, które wyróżniamy, nie są oddzielne, nie są jakby w jakimś napięciu między sobą. To jest jeden Bóg, który się objawia człowiekowi, do którego wszyscy idziemy. I ten Bóg chce, żebyśmy my byli Jego dziećmi. Abba, Ojcze. Cała postawa chrześcijanina, ucznia Jezusa w tym się wyraża. W przeżyciu synostwa Bożego. Nie niewolnicy. Bardzo wielu w swoim życiu religijnym tak się jakoś ustawiło. Potrzebują jakby ciągle popchnięcia do pingu jakiegoś. Nie mają tej siły wewnętrznej miłości do Ojca. I z błędnych dróg, na które nas świat gdzieś tam wyprowadza, nie potrafimy przebić się z tą myślą. Mam przecież Ojca. Co ja tu robię wśród tych świń? Wstanę i pójdę do Niego i powiem: Ojcze, zgrzeszyłem. Dopiero ta postawa synowska to jest ta postawa, która nas do Ojca doprowadza. Syn, dziecko, czyli ktoś bliski, ktoś, kto rozumie tę bliskość Boga, dla którego Bóg jest kimś bliskim, serdecznym, nieobojętnym, niedalekim. I wtedy jestem synem, przeżywam to, nie sierotą. Znów myślę, że wielu współczesnych chrześcijan tak się jakoś ustawiło w swoim życiu religijnym, że są jak sieroty. Nie mają tego oparcia w Ojcu. A to wtedy jest duży, duży brak. I Bóg chce mieć dorosłe dzieci, takie, które już odpowiadają na Jego miłość świadomie, dobrowolnie, i On posługuje się nami, swoimi dziećmi, w dziele zbawiania świata, i On nas potrzebuje. My jesteśmy Panu Bogu potrzebni. Tak, On nam jest potrzebny, bez Niego nic nie możemy uczynić, ale my jesteśmy też potrzebni Panu Bogu. I trzeba, żeby tak całe swoje życie jakoś prowadzić, żebyśmy w swoim życiu mieli to odniesienie do Boga Ojca, nie tylko na modlitwie, także i przy pracy. Ojciec mój działa i ja działam, mówił Chrystus. I to jest też wskazówka dla nas. I przy modlitwie, i przy cierpieniu to odniesienie do Ojca w całym życiu, także przy śmierci. Chrystus znów nas tego uczy. Umierając na krzyżu, wołał: Ojcze, Twoje ręce oddaję ducha mojego. Ale to było dopiero kwintesencją, spełnieniem tego wszystkiego, co w całym życiu Jezusa było obecne, nieustannie złączony z Ojcem. Jeżeli chcemy iść w kierunku głębokiego i świadomego chrześcijaństwa, to musimy pracować nad łaską chrztu, która dała nam
dziecięctwo Boże, nad tym przygarnięciem nas w Jezusie Chrystusie i iść w tym kierunku, żeby być świadomymi, wolnymi, ale wrażliwymi na miłość ojcowską dziećmi. Abba, Ojcze. Tak do Boga wołają wszyscy chrześcijanie pouczeni przez Chrystusa. Jeden jest Ojciec wasz, ten w niebie, a wy wszyscy braćmi jesteście. To podstawowa nasza świadomość. Nie jesteśmy tu z przypadku, nie jesteśmy tu za karę. Zrodzeni jesteśmy w wieczności z Bożej miłości, a w czasie z miłości naszych rodziców. Nie jesteśmy sierotami. Bóg pragnął naszego istnienia po to, by podzielić się z nami swoim odwiecznym szczęściem. Jezusowi bardzo zależało, by obudzić w nas synowską postawę względem naszego Ojca. Mówił nam, że Ojciec wie, czego nam potrzeba, że się o nas troszczy, że dla Niego przedstawiamy prawdziwą wartość. Dlatego nas szuka, a szuka się tylko czegoś cennego, nie śmierci. Jak to się stało, że tego ducha dziecięstwa Bożego wielu zatraciło? Pogubili się wtedy w poczuciu samotności, opuszczenia, krzywdy, w poczuciu sieroctwa, w rozpaczy. Zatracili sens pracy, wytrwałości, przezwyciężania przeszkód. Po prostu poddali się przeciwnościom. A to ogromny błąd człowieka, zatracić żywotną relację do Ojca. Jesteś synem, to radość, ufność, ale i zobowiązanie do tego, by dorosnąć do tej godności i nie zawieść Ojca. On przecież nas potrzebuje, byśmy byli Jego współpracownikami. Potrzebuje dojrzałych synów, nie istot infantylnych, za które On musiałby wszystko robić. Nie takich, które spodziewają się, że wszystko musi się układać łatwo, gładko, przyjemnie i według ich woli i pragnień. Każdy z nas musi więc zrobić rachunek sumienia z tego, jakim jest synem Boga. Czy nie zawodzi swojego Ojca? Chciałbym zakończyć wierszem w jednym z tomików moich książek, takim trójkolorowym. Jest ten wiersz na początku. Wiersz ma tytuł Synowska modlitwa i bardzo pasuje do tego dzisiejszego tematu. Nie muszą rozbrzmiewać fanfary, bym stanął przed Bogiem miłości. Wystarczy mi płomyczek wiary i serce otwarte na oścież. Modlitwa to przecież odpowiedź na słowo, co budzi sumienia. Odpowiedź synowska, serdeczna, co życie na lepsze odmienia. Świat cały swym pięknem przemawia do duszy człowieka stęsknionej i Boga nam Stwórcę objawia. Jest Jego ikoną i tronem. I można, nie mówiąc pacierzy, w zdumieniu się wielkim zatrzymać, jeszcze mocniej w moc Jego uwierzyć, być blisko, pokochać, być synem. A wszystko układa się w hymnie najprostszym, serdecznym, jak trzeba. O Ojcze mój, Abba, bądź przy mnie i prowadź nas wszystkich do nieba.